Drodzy bracia i siostry, serdecznie Wam pozdrawiam i dziękuję za piosenki, świadectwa i to, co mi opowiedzieliście, ale przede wszystkim za to wszystko, co czynicie w tym kraju, w którym jest tak wiele przemocy, która huczy nim gromki upadek ściętego drzewa. Jesteście niczym las, który rośnie każdego dnia w milczeniu i sprawia, że powietrze jest lepsze, że można nim oddychać. Oczywiście padające drzewo robi więcej hałasu, ale Bóg kocha i pielęgnuje szczodrość, która po cichu kiełkuje i przynosi owoce i z radością spogląda na tych, którzy służą potrzebującym. Tak rośnie dobro w prostocie rąk i serc wyciągniętych ku innym, w odwadze małych kroków, by w imię Jezusa zbliżyć się do najsłabszych. Przysłowie, które przytoczyła Cecilia, rzeczywiście jest prawdziwe. 1000 kroków zawsze zaczyna się od tego jednego. Uderzyło mnie jedno. Nie wyliczaliście jedynie problemów społecznych i nie przytaczaliście wielu danych na temat ubóstwa, ale przede wszystkim mówiliście z miłością o ubogich. Opowiadaliście o sobie i osobach, których wcześniej nie znaliście, a które teraz stały się wam bliskie, które mają nazwiska i twarze. Dziękuję za to spojrzenie, które potrafi rozpoznać Jezusa w najmniejszych braciach i siostrach. Pana należy szukać i miłować w ubogich i jako chrześcijanie musimy uważać, aby miłować, abyśmy się nie odwracali od nich, bo jest czymś złym, kiedy człowiek wierzący dystansuje się od innych ludzi miłujących Chrystusa. W czasie, gdy tak wielu jest dzisiaj odrzuconych, wybierzecie ich w ramiona. Gdy świat ich wykorzystuje, wy ich rozwijacie. To promocja przeciwko wyzyskowi. Oto las, który rośnie, podczas gdy nadal szaje wylesienie odurzenia. Chciałbym nagłośnić to, co robicie, promując rozwój i nadzieję w Demokratycznej Republice Konga i na tym kontynencie. Przybyłem tutaj motywowany chęcią udzielania głosu tym, którzy go nie mają. Jakże chciałbym, aby media poświęciły więcej miejsca temu krajowi i całej Afryce, aby poznano ludy, kulturę, cierpienia i nadzieję tego młodego kontynentu przyszłości, aby odkryto ogromne talenty i historię prawdziwej, wielkiej, ludzkiej i chrześcijańskiej. Historie zrodzone w autentycznym klimacie, który dobrze wie, co to szacunek dla maluczkich, dla osób starszych i dla stworzenia. Wspaniale, że wypowiadacie się tutaj w nuncjaturze, ponieważ przedstawiciele papieskie domy rozsiane po całym świecie są i powinny nagłaśniać promocję człowieka, stawać się ośrodkami dobroczynności, przodującymi w dyplomacji miłosierdzia, w rozwijaniu konkretnej pomocy i promowaniu sieci współpracy. To już się dzieje bez rozgłosu w wielu częściach świata i od dawna także tutaj. Ten dom jest od dziesiątek lat jeszcze miejscem bliższej obecności. Zainaugurowany 90 lat temu jako delegatura apostolska, za kilka dni będzie obchodził 60. rocznicę wyniesienia do rangi nuncjatury. Bracia i siostry, którzy miłujecie ten kraj i poświęcacie się dla jego mieszkańców, to, co robicie, jest wspaniałe, ale w tym najmniejszym stopniu nie jest łatwe. Łzy cisną się do oczu, kiedy słyszy się takie historie, jak ta, którą mi opowiadaliście o ludziach cierpiących, skazanych na powszechną obojętność, na życie bezdomne, co doprowadza do tego, że żyją na ulicy, narażając się na przemoc fizyczną i wykorzystywanie seksualne, a nawet na oskarżenie o czary, podczas gdy potrzebują jedynie miłości i troski. Uderzyło mnie to, co powiedziałeś nam, Tecadio,
że z powodu trądu dziś jeszcze bardziej niż w 2022 roku czujesz się dyskryminowany, postrzegany z pogardą i poniżany. Kiedy ludzie z mieszaniną wstydu i niezrozumienia, strachu śpieszą się, by oczyścić każde miejsce, na które padł choćby tylko twój cień, ubóstwo i odrzucenie są obrazą człowieka. Oszpecają jego godność. Są jak popiół, który gasi ogień, który człowiek nosi w sobie. Tak, każda osoba, będąc stworzoną na obraz Boga, jaśnieje jasnym ogniem, ale tylko miłość może usunąć pokrywający go popiół. Tylko przywracając godność, przywraca się człowieczeństwo. Ze smutkiem dowiedziałem się, że również tutaj, tak jak i w wielu częściach świata, dzieci i osoby starsze są odrzucane. Jest to nie tylko skandaliczne, ale szkodzi całemu społeczeństwu, które buduje się właśnie rozpoczynając od troski o osoby starsze i dzieci, i o korzenie i o przyszłość. Pamiętajmy, rozwój prawdziwie ludzki nie może obyć się bez pamięci ani przyszłości. Bracia i siostry, dziś chciałbym podzielić się z wami, a za waszym pośrednictwem z wieloma czyniącymi dobro w tym wielkim kraju, dwoma pytaniami. Przede wszystkim, czy warto podejmować ten wysiłek w obliczu oceanu potrzeb, które stale i dramatycznie się powiększają? Czy nie jest to próba daremna, a także często przygnębiająca? Pomaga nam to, co powiedziała siostra Maria Celesta. Pomimo naszej małości, ukrzyżowany Pan pragnie mieć nas u swego boku, aby wspierać dramat świata. To prawda, że dobroczynność zbliża nas do Boga, a On zaskakuje nas niespodziewanymi cudami, które dzieją się za pośrednictwem tych, którzy miłują. Wasze historie są pełne zadziwiających wydarzeń, znanych w sercu Boga i niemożliwych do oparcia jedynie na siłach ludzkich. Myślę o tym, co nam opowiedziałeś, Pierre, mówiąc, że na pustyni niemocy i obojętności, morzu cierpienia, wraz z przyjaciółmi odkryłeś, że Bóg o tobie nie zapomniał, ponieważ posłał ci ludzi, którzy nie odwrócili się plecami, przechodząc drogą, na której się znajdowaliście. W ten sposób w ich twarzy odkryłeś na nowo twarz Jezusa i teraz chcesz czynić to samo dla innych. Takie jest dobro, udziela się. Nie pozwala, byśmy ulegli paraliżowi z powodu rezygnacji i statystyk, ale zaprasza do dawania innym tego, co sami otrzymaliśmy bezinteresownie. Trzeba, aby dostrzegli to szczególnie ludzie młodzi, twarze, które przezwyciężają obojętność, patrząc ludziom w oczy, ręce, które nie podnoszą broni, ani nie manipulują pieniędzmi, ale wyciągają rękę do tych, którzy są na ziemi i podnoszą ich do ich godności, do godności córki i Syna Bożego. Dobrze, zatem jest to piękny znak, iż władze przez ostatnie porozumienie z Konferencją Episkopatu uznały i doceniły pracę osób zaangażowanych w działalność społeczną i charytatywną. Nie oznacza to oczywiście, że możemy systematycznie przerzucać na wolontariuszy opiekę nad najsłabszymi, czy też zaangażowanie nas w służbę zdrowia i edukację. Są to priorytetowe zadania rządzących, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia podstawowych usług także dla ludności mieszkającej z dala od dużych ośrodków miejskich. Jednocześnie wierzący w Chrystusa nigdy powinni plamić świadectwa miłości, będącego też świadectwem o Bogu, dążeniem do przywilejów, prestiżu, bycia dostrzeganym i u władzy.
Nie, środki, zasoby i dobre rezultaty mają służyć ubogim, a ci, którzy się nimi opiekują, są nieustannie wezwani, by pamiętać, że władza jest służbą i że działalność charytatywna nie prowadzi do osiadania na laurach, lecz wymaga pilności i konkretności. Dlatego wśród wielu rzeczy do zrobienia chciałbym podkreślić wezwanie, które dotyczy wszystkich, nie tylko tego kraju. Tym, co powoduje ubóstwo, jest nie tyle brak dóbr i możliwości, ale ich nierówna dystrybucja. Ci, którzy są dobrze sytuowani, zwłaszcza jeśli są chrześcijanami, są wezwani do dzielenia się tym, co posiadają, z tymi, którym brakuje środków do życia, tym bardziej jeśli należą do tego samego narodu. To nie jest kwestia dobrowolności, ale sprawiedliwości. To nie filantropia, to wiara, bo jak mówi Pismo Święte, wiara bez uczynków jest martwa. Oto zatem drugie pytanie dotyczące właśnie obowiązku i pilności czynienia dobra. W jaki sposób je czynić? Jak prowadzić działalność charytatywną? Jakimi kryteriami się kierować? W tym miejscu chciałbym zaproponować trzy proste punkty. Są to aspekty, które działające tutaj instytucje charytatywne już znają, ale które dobrze przypomnieć, aby służba Chrystusowi w ubogim stawała się coraz bardziej owocnym świadectwem. Po pierwsze, działalność charytatywna wymaga przykładności. Nie jest ona bowiem tylko czymś, co się czyni, ale jest wyrazem tego, kim się jest. Jest to sposób życia, jest to życie Ewangelią. Wymaga ona wiarygodności i przejrzystości. Mam na myśli zarządzanie finansowe i administracyjne projektami, ale także trud zaoferowania odpowiednich i profesjonalnych usług. To właśnie ten duch charakteryzuje bardzo wiele dzieł kościelnych, przynosząc korzyść temu krajowi i które naznaczyły jego historię. Obyśmy zawsze byli przykładami. Punkt drugi, dalekowzroczność, czyli umiejętność patrzenia w przyszłość. Istotne jest, aby inicjatywy i dobre uczynki, oprócz tego, że odpowiadają na najpilniejsze potrzeby, były trwałe i zrównoważone, nie tylko stosowane jako doraźna pomoc, ale wdrażane w oparciu o to, co naprawdę można zrobić i z perspektywą długoterminową, tak aby trwały w czasie i nie kończyły się na tych, którzy je rozpoczęli. W tym kraju na przykład występuje niezwykle żyzna gleba, gleba bardzo hojna. Hojność tych, którzy pomagają, nie może obejść się bez tej cechy. Wspierając wewnętrzny rozwój tych, którzy zamieszkują tę ziemię, ucząc ich, jak ją uprawiać, tworząc projekty rozwojowe, które oddają przyszłość w ich ręce, zamiast rozdawać dobra, które zawsze będą potrzebne, lepiej przekazywać wiedzę i narzędzia, dzięki którym rozwój jest autonomiczny i zrównoważony. Przy tej okazji myślę również o wielkim wkładzie katolickiej opieki zdrowotnej, która w tym kraju, podobnie jak w wielu innych na całym świecie, przynosi ulgę i nadzieję. Wychodzi naprzeciwko cierpiącym bezinteresownie i poważnie, starając się zawsze, tak jak właśnie należy, pomóc im poprzez narzędzia nowoczesne i odpowiednie. Przykładność, dalekowzroczność i wreszcie trzeci element, powiązanie. Potrzebujemy sieci, nie tylko wirtualnej, ale konkretnej, jak w tym kraju, w którym widzimy symfonię życia Wielkiego Lasu i jego zróżnicowanej roślinności. Trzeba tworzyć sieć, pracować w coraz większym stopniu razem, być stale zsynchronizowanym ze sobą nawzajem, trwać w komunii z kościołami lokalnymi i z terytorium. Tworzenie sieci, w której każdy posiada własne charyzmaty, ale razem połączeni, dzielący się pilnymi sprawami, priorytetami, potrzebami, bez zamykania się i obracania się wokół siebie. Gotowi jesteśmy połączyć się z innymi wspólnotami chrześcijańskimi i innymi religiami, a także z licznie obecnymi organizacjami humanitarnymi. Wszystko dla dobra ubogich.
Drodzy bracia i siostry, zostawiam was z tymi spostrzeżeniami i dziękuję za to, że pozostaliście dziś w moim sercu. Jesteście cenni. Błogosławię was i proszę, abyście nadal modlili się za mnie. Per favore di continuare a pregare per me, che ne ho bisogno. Grazie.